bo ja pamiętam, że najwięcej obietnic, co wtedy były, niektóre to były takie kosmiczne, że ja nawet nie wiedziałem, co one oznaczają. Ale Bóg mówił do mnie w proroctwie i przez swoje słowo, i przez jak modliłem się do mojego serca. Ja tyle obietnic dostałem. I coś wam chcę powiedzieć. Bóg nie zapomniał. Jeżeli Bóg powiedział tobie rzeczy, to nie zapomniał. Bóg nie zapomina. To może przyjść kiedyś, to może nie przyjść tak, jak chcesz i wtedy, kiedy chcesz. Ale Bóg nie zapomina tego, co obiecał. Jest tutaj napisane, i wspomniał Bóg na swoje przymierze. I Bóg pamiętał o swoim przymierzu, pamiętał o swoim przymierzu z Izaakiem, Abrahamem i Jakubem. Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. I coś uczynił. Dlatego, że Bóg pamięta. Nasz Bóg pamięta. Halleluja. On nie zapomina, ale pamięta. Byłem w Niemczech też jakiś czas temu na konferencji misji Nehemiasz, która była u nas na ewangelizacji. I tam opowiadano mi o jednym zborze, jednym kościele, chyba w Berlinie, ale nie jestem pewien, gdzie pastor zaczął budować obiekt za kilkanaście milionów euro. Ja po prostu jak słuchałem tego, to po prostu kosmiczna sprawa. Ale się okazało, że ludzie wzięli pożyczki, kredyty i nastąpił krach w tej chwili. I jest po prostu tragedia. Kościół jest w bardzo trudnej sytuacji. I tam zaczęli, też rozmawialiśmy o tym i oni opowiadali o tym. I jak sobie pomyślałem, Bóg nasz pamięta, ale to, co obiecał. A pytanie brzmi, czy to Bóg obiecał? Czy to jest wymysł naszej dumy, pychy? Czy sobie coś wyimaginowaliśmy? Czy sobie coś wymyśliliśmy? Czy fajnie by było, gdyby? Czy rzeczywiście Bóg coś powiedział do twojego życia? Dlatego, że nasz Bóg pamięta. Amen. Jeżeli Bóg coś mówi, to i to robi. Jeżeli Bóg coś obiecał w swoim słowie, to możesz śmiało na tym stanąć. Możesz śmiało tego się trzymać, bo Bóg to obiecał. Bóg powiedział tak. I są pewne, nie wszystkie, dlatego że niektóre rzeczy w Biblii są skierowane do konkretnych osób, w konkretnych okolicznościach. Ale są pewne rzeczy dla każdego. Mógł powiedzieć, a jak je rozróżnić? Jest napisane, każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Amen? I to nie ma tutaj mowy o tym, że niektórzy będą zbawieni, ale jest napisane, każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, będzie zbawiony. Jest napisane to do wszystkich i to jest za pośrednictwem apostołów, ale do wszystkich. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. I kiedy jest głoszona Ewangelia, Bóg potwierdza ją znakami, cudami. Jest wiele rzeczy, które są uniwersalne dla każdego. I nasz Bóg nie zapomina. Nasz Bóg nie zapomina. Nasz Bóg pamięta. Po pierwsze, Bóg słyszy. Po pierwsze, Bóg nie zapomina. Po drugie, nie zapomina. A po trzecie, jest napisane w ten sposób. Usłyszał Bóg ich narzekanie, wspomniał Bóg na swoje przymierze z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem. I wejrzał Bóg na Izraelitę. Bóg widzi. Amen. Bóg słyszy, Bóg pamięta i Bóg widzi. Czasami nam się wydaje, że no co jeszcze zrobić, żeby Bóg mnie zobaczył? Myślę, że większość z nas to był kiedyś przewód, oglądała taki film Szrek się nazywał. Dla dzieci. Śmieszna bajka. I ten Szrek taki ogr, brzydki, ale silny, pojechał, czy miał iść, wyzwolić królewnę. No ale tam zastęp ludzi, wszystkich, i chciał wybrać ochotnika, który z nim pójdzie. Wszyscy tam, to tak jak w szkole, kto na ochotnika przyjdzie do odpowiedzi? Wszyscy głowę spuszczono. Oprócz jednego, taki osioł, weź mnie. Kto by? Chociaż jedna osoba, ten orzeł dobra. Weź mnie. Poszedł na drugą stronę. Chociaż jedna, a ten orzeł znowu. Weź mnie. Nikt nie chciał z nim iść, tylko ten jeden orzeł skacze i cały czas. Czasami myślę, że my tak chrześcijanie myślimy. No jak tu pokazać Bogu, że ja jestem? Weź mnie. Usłysz mnie. No i gdziekolwiek by nie było, to tylko ja. Ale Bóg widzi. Jeżeli my z Nim rozmawiamy, jeżeli mamy z Nim relację, społeczność, rozmawiamy z Nim,
Jeżeli to, o co wołamy do Niego, wołamy w modlitwie, jest oparte na Jego Słowie, On pamięta to, to On też widzi. Amen. To Bóg też widzi. I możesz, oczywiście, każdy z nas może maksymalnie się wysilać, żeby w jakiś sposób ta nasza okoliczność czy sytuacja była widoczna, ale nawet gdybyśmy nie robili nic, Bóg absolutnie widzi. Bóg widzi. Myślę, że wielu z was ma takie świadectwa. Ja wielokrotnie mam takie świadectwa, że słyszę, jak ktoś głosi, jest prorok jakiś, czy naprawdę ktoś ma przekazanie słowa. I czasami się wydaje, o, pierwszy rząd jest po prostu... I czasami tak jest, że ktoś mówi do ludzi, ale czasami pójdzie gdzieś tam, znajdzie cię w tłumie i powie tobie to, co dokładnie należy powiedzieć. To, co powinieneś usłyszeć. Dlatego, że Bóg widzi. Amen. Bóg widzi naszą sytuację. Nam się może wydawać, no gdzieś tu jesteśmy, gdzie to jest? No, ja rozmawiałem z tym pastorem, który głosił z Australii, dlatego że tam on chciał ze mną porozmawiać, więc zapytałem, spotkałem go tam po jednym ze spotkań, troszkę z nim porozmawiałem, on mówi, a skąd ty jesteś? Ja mówię, z Giżycy. Gdzie to jest? Giżycy. On jeszcze mówi po angielsku, więc giżycku powiedzieć to w ogóle kosmiczne. A co to jest? Ja mówię, no gdzieś tam północna wschodnia Polska. Północna wschodnia Polska. A to nie Rosja tam jest jeszcze? Nie, to już Polska, tutaj. A, nie wiedziałem. Gdzie ja jestem? Ale Bóg widzi. Amen? Bóg widzi. W Chorwacji też nie wiedzą, gdzie to Polska w ogóle jest. No, Bóg wie. Gdzie jest Polska? Gdzie jest Giżycko? Gdzie jest twoja ulica? Gdzie jest twój dom? Gdzie twoja komora? Amen? Bóg widzi. Bóg wejrzał na mnie. Bóg spojrzał na mnie. Gdybyście pojechali do Izraela, albo zobaczyli ten kraj, czy ten naród, to jest pierwsza rzecz, która uderza, to jest to, że to jest takie małe, takie niepozorne i tak naprawdę dlaczego? Dlaczego Bóg w niezwykły sposób chce błogosławić ten naród? Pismo Święte o tym mówi. Nie dlatego, że jest najpiękniejszy naród, nie dlatego, że jest największy, ale dlatego, że ukochał go odwieczną miłością. Dlaczego Bóg chce błogosławić nas? Nie dlatego, że mieszkamy w wyjątkowym miejscu, jesteśmy wyjątkowymi ludźmi, dlatego, że nas ukochał miłością odwieczną. I kocha ciebie. I widzi sytuację twoją. Jeżeli masz z nim relację, jeżeli opierasz się na tym, co on powiedział do twojego życia, to widzi też twoją sytuację. Amen. Ja w piątek, któryś, kiedy mieliśmy, dlatego że w piątek też będę się starał cały czas w jakiś sposób mówić troszeczkę z nauczania. Ja mówiłem o taką historię opowiadałem, ale większość z was nie było, więc ją opowiem jeszcze raz historię pewnego człowieka, który pracował w warsztacie samochodowym. Ona mnie bardzo poruszyła, ją przeczytałem w jednej z książek. Autentyczna też historia człowieka, który pracował w warsztacie u pewnego właściciela. I tam ludzie o różne rzeczy się dobijali w tym warsztacie. I czasami podwyżka, czasami za długo się pracowało, czy różne rzeczy. I ten człowiek nigdy o nic nie walczył, nigdy o nic się nie upierał, nigdy w zasadzie w żadnej sytuacji nie było tak, że koniecznie chciał, żeby coś tam z jego chęci, postulatów, czy rzeczy, które on miał, jakie miał przekonanie, żeby one jakby były zauważone. Po prostu spokojnie pracował. Trzeba było coś robić, to robił. I tak naprawdę w ogóle niezauważony, pamiętamy jakby, ludzie tam się dobijali, awansowali, on nigdy nie awansował. Nigdy nie miał podwyżki, nic tam się nie dobijał się o nic. Minęły wiele lat, po jakimś czasie, to historia autentyczna, właściciel tego warsztatu przyszedł do niego i powiedział, słuchaj, ja chcę zamykać ten warsztat, że już
już teraz nie pamiętam, jaka to była sytuacja, czy on jakąś nową pracę miał, czy na emeryturę chciał iść. Mówi, że chcę zamknąć ten warsztat. Ale on mówi, no, no w porządku, i co? On mówi, a ja bym chciał, żebyś ty ten warsztat przejął. On mówi, ale ja nie mam pieniędzy, żeby kupić ten warsztat. Ja nie mam tyle środków, to jest, on mówi, a ja nie mówię, że chcę ci go sprzedać. Ja chcę dać ci ten warsztat. On mówi, ale dlaczego? On mówi, ja cię przez lata obserwowałem. Przez lata patrzyłem, jak ty pracujesz. Przez lata ja widziałem, jak ty się starasz, a jak ty nie szukasz swojego. I ten właściciel, by się wydawało, nigdy mu nie dał podwyżki, nigdy mu nie dał awansu, ale widział go.